Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór, chociaż już właściwie jest noc i właściwie też jest poniedziałek, ale nie szkodzi. Dzisiaj jest dzień specjalny, ponieważ dzisiaj otworzę niestandardową liczbę skrzynek. Nie 50, nie 30, nie 20, 57. Dlaczego? Odpowiedź macie poniżej, ponieważ w tym momencie mam 943 skrzynki otworzone bez żadnej kosy. Mniej więcej, ale tak zakładam, myślę, że spokojnie się zgadza. Być może nawet trochę więcej, ale nie szkodzi. Załóżmy, że 943, tak jak żeśmy liczyli mniej więcej, to tyle powinny wychodzić. Także dzisiaj otwieram 57. Dzisiaj, słuchajcie, jest szansa, że będzie tych skrzynek 1000 bez kosy, także będę chodził pewien jubileusz, chociaż dość przykry jubileusz. No i mam nadzieję, że nie przewiniecie tego odcinka, żeby zobaczyć, czy kosa poleciała, tylko razem ze mną będziecie to oglądać, śledzili te moye poczynania z otwieraniem skrzynek Shadowcase'y. Będę otwierał 57 tych Shadowcase'ów, będę otwierał, także tak to będzie wyglądać, słuchajcie. Będzie jeszcze opening oczywiście kapsułek, jeżeli tylko wam się ten spodoba, zostawicie łapki w górę, to mam nadzieję, że tak będzie. To postaram się jeszcze kapsułki dla was otworzyć, te specjalne, legendarne, ale dzisiaj pora na 1000 skrzynek bez kosy. Tak to wygląda niestety, słuchajcie. Nie wierzę w to, że będzie dzisiaj kosa. Straciłem już wiarę dawno temu. Także lecimy. Bierzemy się do roboty, co? Bierzemy się do roboty. Tych skrzynek, słuchajcie, trochę jest oczywiście. 57. 57 kluczy, 57 skrzynek i zaczynamy. Nie będę już przeciągał dłużej, bo najwyższa pora zakończyć tę czarną niedzielę. Czemu czarną? Dlatego, że przegrałem dzisiaj wszystkie chyba bety na skinomacie, które obstawiałem. Przegrałem dzisiaj wszystkie mecze w CSGO, które grałem 5 meczyków, 2 face i 3 matchmakingi. Przegrałem wszystko. To cud, że wciąż jestem globalem po tym, co żeśmy dzisiaj grali z chłopakami. Także dzisiaj pora się jeszcze, słuchajcie, dobić openingiem, więc bierzemy się do roboty. Trzymajcie chociaż za mnie kciuki. Jezus Maria, wstęp, który trwa godzinę, ale już zaczynam, słuchajcie, już zaczynam, otwieramy. Przygotuję sobie tutaj do klikania. Przycisk, dobra, 944 bez kosy. Jeszcze 56. Od razu lecimy dalej. Lecimy dalej, niech sobie będzie gdzieś tam muzyczka w tle, niech sobie będzie leciała statrak. Jeszcze 55 skrzynek do 1000 bez kosy. To jest, słuchajcie, masakra, nie? Nie sądziłem nigdy, że dojdę do takiej liczby. Naprawdę nie sądziłem. Ale tak to wygląda niestety, słuchajcie. Siódmy kluczyk, siódma skrzynka. Okej, no zobaczymy, może to będzie szczęśliwe. Dla mnie polecimy chociaż fioletowy skin, albo niebieski ze statrakiem. No jest fioletowy, no dobra. 947. Lecimy dalej. Otwieraj skrzynka, klucz, ale to najpierw... Chyba, znaczy jak się kliknie skrzynkę, to nie można tego sobie ogarniać w ten sposób, to się od razu automatycznie wybiera kluczek. Kolejna skrzynka, słuchajcie. Możemy teraz sobie wybrać jakąś skrzynkę i sobie otworzyć tak, na przykład. Jesteście świadkami, słuchajcie, historycznego wydarzenia na moim streamie, ponieważ jeszcze nigdy nie miałem serii 1000 skrzynek bez kosy. Najdłuższa seria do tej pory trwała przy okazji kosy Bayonet, to był Doppler, który mi wyleciał i to było chyba coś koło 800. Chyba nie nabiłem sobie na liczniku, dobra, teraz dobijam. I lecimy dalej. Cebula Crusader. No dobra, to jest 950. I teraz, słuchajcie, 50 skrzynek do skrzynki 0, że tak powiem. Może przedostatnia będzie szczęśliwa. No, jest Big Iron, ale to jednak wciąż nie jest kosa. 49 do 1000. Magiczne odliczanie. Jest pierwszy fioletowy skin, jednak zawsze to jest coś, słuchajcie. I lecimy dalej. Tak, pamiętam, jakim kiedyś dropnął Famas bez żadnego skina. Jest to na YouTubie nawet. A potem sobie to znajdziecie. Lecimy dalej. Kolejna cebula. Słuchajcie, niestety. Niestety, ale to... nie wygląda najlepiej, jeżeli chodzi o moje skrzynki. Zobaczcie, 1000 kluczy. 1000 skrzynek łącznie, tych Shadowcase'ów. Słuchajcie, 2,5 euro średnio wydawałem na każdą skrzynkę, nie? Bo skrzynka plus kluczy. Nawet pewnie więcej, bo te Shadowcase'y kosztowały więcej. Ale 2,5 euro za 1000, 2500 euro, słuchajcie. Zobaczcie, jaką mógłbym sobie za to kupić kosę. To już byłaby kosa z najwyższej, absolutnie najwyższej półki. A co mam z tych 1000 skrzynek? Właściwie gówno.
Wiem, powiedziałem bardzo brzydko, ale kurde, no nazywajmy rzeczy po imieniu, nie? Okej, okay. 12 za nami, słuchajcie. Nawet dopisywałem każdą skrzynkę, słuchajcie, nawet jeszcze nie pominam żadnego skina, więc jest nieźle, słuchajcie. Widać, że to jest jednak jubileuszowy opening. Taki trochę przykry jubileuszowy, bo zwykle to się kojarzy w sumie całkiem przyjemnie, nie? Jubileusz, jakieś święto. Ale święto z 1000 skrzynek bez kozy to nie jest święto jednak. Niestety. Okej, okay, kolejna. No, tak, 955 skrzynek to jest LOL. Tak, to się zgadza, słuchaj. To jest LOL. To jest dobre określenie. Kolejna skrzynka bez kosy. Ale lecimy dalej. Nie rezygnuję, słuchajcie. Dzisiaj musimy to zrobić. Musimy razem przeżyć te wielkie, wielkie emocje. O Jezu, był Frontset Misty. W postaci żadnego skina bez kosy. Znaczy, w sensie żadnej skrzynki bez kosy już od 1000 skrzynek. To jest niebywałe. I to, słuchajcie, powinno wam podsumować. Czy otwierać skrzynki, czy nie. Czy ja dodałem teraz skrzynkę, czy nie. Już nie pamiętam. Teraz na pewno dodam. Ile jest teraz skinów? Dobra, jeszcze jeden sobie twarz będzie 18 akurat. Jednego chyba nie dodałem, teraz będzie o tyle. O, i będzie dobrze. Green Marine. Na razie jest jeden różowy skin, co już jest niezłym openingiem, wam powiem szczerze, ale to chyba nie jest to, o co mi chodziło, nie? Lecimy dalej. Znowu skarb 20 Green Marine. No, Famas był dobry. Famas bez skina to była, słuchajcie, to był klasyk w ogóle, na skalę światową w ogóle. Jeżeli chodzi o ten film, o ten opening. No, special delivery. Tak jest. Czy ktoś jeszcze wierzy w to, że mi na tym openingu wyleci kosa, słuchajcie? Czy ktoś tu jeszcze jest, kto wierzy, że mi wyleci kosa na tym openingu? Że jednak nie dotrą do tych 1000 skrzynek? Green Marine. Wspaniale. Czy ja dopisałem tą skrzynkę? Kurde, już nie pamiętam, cholera jasna. Jestem tak skupiony teraz. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, słuchajcie. To jest ile? 22 w tym momencie. Czyli nie dopisałem skrzynki. Dwóch nawet nie dopisałem. Okej. Okay. Na czacie są jeszcze ludzie, którzy wierzą. Nawet jest ich całkiem sporo, o dziwo, słuchajcie. Wciąż jeszcze są ludzie, którzy wierzą, że się uda. To piękne, to jest naprawdę piękne, że mam takich widzów, którzy wciąż trzymają kciuki, że którzy mają nadzieję, że jeszcze będzie dobrze. Ja niestety takiej nadziei już nie mam. Jak się, słuchajcie, otwiera 966 skrzynek bez kosy, to się traci wszelką nadzieję. Ostatnia skrzyneczka. Chociaż kill confirmed z trackiem, słuchajcie, to już byłoby coś pięknego. Ale nie. 968. Nieźle, co? Nieźle. Dlatego, jeżeli będziecie chcieli otworzyć skrzynkę, słuchajcie, kiedyś, powiedzicie, a dostałem kieszonkowo od mamy, od taty, wydam wszystko na opening. Otworzę 10 skrzynek. Obejrzyjcie ten film. Spójrzcie na tą liczbę w prawym dolnym rogu i zastanówcie się, czy naprawdę warto. No właśnie, nie warto. I kolejna. Słuchajcie, nie wiem, czy kiedykolwiek, słuchajcie, tworzę jakąś kosę. Naprawdę, to już jest masakra kompletna. Chyba nie dopisałem jednej skrzynki. Zapisuję, no i Rangin. Tak jest, słuchajcie, to będzie czarna niedziela po prostu w dziejach mojego streama. Czarna niedziela. Ta ostatnia niedziela. Znowu kosy tu nie ma. Rangin. Okej, okay. 972. Była kosa. Przez...
To jest... Będziesz miał coś, gdzie bym prosił, nie? Będziesz mnie coś prosił, stary. To ja do ciebie podejdę i podam ci rękę, nie? I ty wtedy ucieszony uśmiechniesz się do mnie i powiesz: dzięki Piotrek, dzięki Izak, że mimo tego, że tak cię okantowałem, oszukałem tyle razy, to ty podajesz mi rękę. I wtedy on mi poda swoją rękę, a ja mu wtedy pokażę: o tak. Tak zrobię, Gaben, stary. Tak zrobię. Za to, co mi właśnie zrobiłeś, stary. Ja tego nie zapomnę. Jestem bardzo pamiętliwy, wiesz? Naprawdę, jestem bardzo pamiętliwy, nie? Tak zrobimy sobie, słuchaj. No, i zamiast kosy mam cebulę. To jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe. Jak można być takim bezczelnym chamem? To jest przecież chamstwo. Co się właśnie stało? To jest po prostu, ja nie wiem. Jak tak można? Ja już nie chcę, żeby mi przeleciała kosa. Może sobie nie poleci, ale nie. Jak można robić coś takiego? Przecież to jest chamstwo w najczystszej postaci. No przecież to jest wiecie, już dawanie pewnie nadziei, później odbieranie. Przecież widzisz kosę, myślisz, kurde, ona musi dropnąć. Nie rozumiem, jak można być takim chamem, nie? To jest chamskie po prostu zachowanie ze strony Valve'a i Gabena. I tyle mam do powiedzenia. Jak pokazuje się kosa, powinno polecić już, a nie kurde, tak, że się przelatuje, pokazuje się im i macha ci rączko i mówi ci: fuck you. Fuck you, Izak. Tak mówi. A, ja to zapamiętam wszystko. Ja to doskonale będę pamiętał, na zawsze będę to pamiętał. No. Nie, i to jest właśnie, słuchajcie, i to jest ta czarna niedziela. To jest najgorsza niedziela w historii moich streamów jednak. Wszystko dzisiaj na nie. Wszystko dzisiaj na nie, słuchajcie. Z wyjątkiem jednej rzeczy, najważniejszej. Z wyjątkiem widzów. Bo może mi się nic nie udawać, słuchajcie, na streamie. Mogą nie wchodzić headshoty, mogę przegrywać skiny, mogę przewalać pieniądze na openingi, może mi nic nie dorobić, może nawet przejść mi kosa. Ale to jest jednak piękne, że wy mnie nie opuszczacie nawet w trudnych momentach. Mało tego, słuchajcie, dzisiaj było więcej ludzi niż normalnie na streamie, bo wiedzieliście, że ja mam trudny moment i to jest taki moment, kiedy trzeba Izaka wspierać. I to jest naprawdę piękne, nie? Trochę przegapiłem skrzynek, nie? Ile teraz jest? 20, dobra, to jeszcze jedną dodam. Także słuchajcie, dzięki, że w tych najgorszych momentach jesteście ze mną. Bo mimo tego, że jestem wkurzony, zły, smutny po tym, że przegrałem wszystko, przeleciała mi kosa, ale pokazała mi tylko faka i się poszła, to jednak mam najlepszych widzów na świecie, nie? Jak to jest możliwe, że mi na jednym openingu przeleci dwa razy kosa?
Jak to jest możliwe? Wytłumaczcie, że mi dwa razy najdę mu peniku przeciwkosę i mi nie wyleci, powiedzcie wy mi. Jak to jest możliwe, nie? Słuchajcie, teraz to jestem, kurde, nie wiem. To jest, słuchajcie, to jest tak nieśmieszny dowcip. Jak to jest możliwe? Czy wy widzieliście kiedykolwiek, żeby komuś dwa razy na jednym openingu przeleciała kosa i nie dropnęła? Pierwsze kosy w stat tracku, nie wierzę, nie ma tysiąca! Ja pierdzielę, nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! To jest, kurde, to jest, słuchajcie, nie wierzę! Ja pierdzielę, pierwsza kosa za stat trackiem, słuchajcie, to jest pierwsza kosa w moim życiu za stat trackiem, nie wierzę! Nie wierzę po prostu! Well worn, dobra jakość. Nie wierzę, słuchajcie. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie. Dwa razy kosa przeleciała i raz wydropiła w końcu. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. To jest, słuchajcie, GG. Nie wierzę, nie. Nie wierzę po prostu. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. Jednak, słuchajcie, to się sprawdza, wam powiem. Całe 107 euro. Może nawet 100. Ja pierdzielę, nie. Magia. Ile zostało tych skrzynek teraz? Teraz zostało 13, czyli 987 skrzynka, słuchajcie. Zapamiętajcie tę liczbę, nie? Restartujemy. Patrzcie. Zero. Zero skrzynek od ostatniej kosy. Ja pierdzielę, nie. Nie wierzę. Nie wierzę, nie. Pierwsza skrzynka od kosy. Czajcie bazę. Nie wierzę, kurde. Dwie kosy przeleciały. Nie wierzę. 987 łatwo zapamiętać, no naprawdę. Pierwsza kosa ze stat trackiem, no. Kurczę, no. Szkoda, że w sumie jakoś tylko tego słaba. Mogło być trochę lepsze. Nie wierzę. Jednak słuchajcie, kurde, macie moc, wam powiem szczerze, nie? Ej, naprawdę, powiem wam szczerze, macie moc, nie? Po tym, jak mi przeleciała druga kosa, miałem ochotę pójść stąd w cholerę, nie? Miałem ochotę włączyć streama i pójść płakać. Ale kurde, daliście mi energię, nie? Serduszko dla was, bo kurde, bez kitu. Bez kitu. Słuchajcie, ja nie wierzyłem, a wy wierzyliście, nie? Także dzięki za waszą moc i za wasze wsparcie. Dzięki, że byliście. I to już chyba trzy skiny od kosy, nie? Dobra. Także dzięki. Dzięki, że wierzyliście. O rany. No nieprawdopodobne, słuchajcie. Nieprawdopodobne. Tak, wydałem 3000 euro, żeby dostać kosę za 103 euro. Biznes z Izakiem, polecam! Myślę, że na Harvardzie byliby ze mnie dumni na pewno. Myślę, że przyjęliby w ogóle mnie bez gadania, słuchajcie. Pokazałby mi moim streamem i by mnie wzięli od razu na jakieś zarządzanie. Ale było, nie? Nazwie 987. No właśnie, słuchajcie, chyba muszę to nazwać, słuchajcie, tego klasy. 987 to jest dobra nazwa. Nieźle.
Ale ile było męki, nie? I tak każdy wie o tym, że dostajesz kasę od Valve. Słuchaj, stary, nie wiem skąd to wziął. Ale Valve nigdy nie płaciło żadnym streamerom, przynajmniej z tego, co się orientuję, za cokolwiek. Także... key confirmed. Także wszyscy streamerzy, w tym i ja, wydajemy swoje własne pieniądze na openingi, a nie pieniądze Valve'a. Także tak to wygląda. Dobra, chyba przegapimy jeszcze jakąś skrzynkę, ale nie szkodzi. Teraz to dopiszę. Szkoda, że nie wyleciała jako tysięczna. No, to by miało za milenium, coś w tym jest faktycznie. Czekajcie, to już jest skrzynek bez kosy. Znaczy od kosy, 10 teraz, tak? Okej. Okay. Nie wierzę, nie. Trzy skrzynki. Wingshot. Ale było, ja pierdzielę. To był, słuchajcie, jeden z najbardziej epickich openingów w historii moich openingów, nie? Myślę, że każdy się tutaj zgodzi, że to było po prostu epickie przeżycie. Wingshot. Okej, okay. Ostatnia skrzyneczka, słuchajcie. To byłaby tysięczna bez kosy, nie? Ale kosa jest. Statra Green Marine. Kurde, ale było, nie? Ale było. Nie wierzę. Jeszcze zrobimy sobie kontrakty szybciochem. Ale co to było? Co to było? Jaka to była walka? A tych, kurde, ranginów to tyle dzisiaj poleciało, że masakra. Co to się dzisiaj działo? Ja pielniczę. Nie mogę, nie? A, tylko jeszcze jedną trzeba dodać, nie? Chyba... A nie, 12 było, kurde. Dobrze było. 13? A, 13 było, dobrze, okej. Okay. No właśnie, dzięki. Dobra, jeszcze trochę tego. No, jeszcze jedna. Wspaniale. Special delivery. I teraz zostały fioletowe skiny. To bierzemy się do roboty. Nie, może jakieś tylko Wormgada wrzucę. Okej. Okay. Bronzed Mist jeszcze poleciał, patrzcie. No co za... Co za niezła jazda. Żeby szczęście zmienić Michała z powrotem, słuchajcie. Jest szansa, że będzie coraz lepiej w takim razie. 12 po 5 kosy, tak? Na pewno? 12? No dobra. No macie rację, tak, okej, dobra, sorki, sorki. Big Iron teraz poleciał. Czy jeszcze mam tutaj na kontrakt jakiś... To też mogę teoretycznie wrzucić. I tu jeszcze jedno coś. To Masterpiece mógłby polecieć. No mogę wrzucić w sumie, będzie jakiś ciekawszy kontrakcik przynajmniej. I wąsy trzeba dorysować i brudkę. Prawie weszło. Jeden francet misty, no nieźle. 13. Ale było 987 to była kosa, nie? A może 13 faktycznie? Nie, macie rację, kurde, 13, bo było 9, później 988, 989, 989, ten i jeszcze 10, no to 13, tak, okej. Okay. Zgadza się teraz, słuchajcie. Teraz się zgadza, nie wiem, czy kontrakty ze statrakami da radę. Chyba jeszcze nie da radę. Ja to jest grotto, który sobie zostawić. A, może być jeszcze jeden kontrakcik taki. Nie, bo przecież ja tego nie chcę, dobra. I Zaka nie chcę zrzucać. Także na tym kończymy, słuchajcie. Na tym kończymy. Na tym kończymy. Więc słuchajcie, jest kosa 13 skrzynek od kosy. Restartujemy licznik. Były 3 kosy na tym openingu. Jedna tylko poleciała. No ale dzięki serdeczne, że byliście dzisiaj ze mną do samego końca. Także trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, popatki strzała. Cześć. Łapka w górę.